Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Gwiezdne Wojny Jedi Ocalałe. No i tak postanowiłem, jadąc tym skrótem, zajrzeć na tę platformę, czy nic przed nami nie skrywa. I okazuje się, że skrywa. Zanieśmy ten dysk danych do Z. Że skrywa, a niebawem warto będzie przejrzeć też atuty, bo słusznie zauważyliście, że wpadło kilka nowych i może jest jakiś lepszy niż nasz aktualny, ale to myślę, że połączymy ze spotkaniem z jakiej zaniesiemy te dyski danych. Wykryto cel! Wykryto? O, patrzcie, Jedi, nie powinieneś tu być. Nie, nie, za blisko. Miło byłoby mieć z czym powalczyć, ale Revis nie będzie zadowolony, jak podejdziesz bliżej. Więc zmykaj już, Jedi! No bliżej się nie da, niestety. Nie, no to musimy się spotkać, skoro tak nas zachęcają, to... O! Myślę, że w ogóle jest tu droga wyżej, ale okazuje się, że to chyba po co innego mieliśmy wbić. Puls ziemi, a nie, wyglądało jak atut, a to tylko utwór muzyczny. No cóż, nie można mieć wszystkiego, tędy nie przejdziemy, to coś z drugiej strony musi być. Halo? Ty wciąż tutaj? Muszę przyznać, odważny jesteś, ale mam swoje rozkazy, więc zjeżdżaj! A jak nasze mieszanie w głowie przez barierę? Ha! Dla mnie. Więc otwórz! No proszę, jakie to wygodne. No to... Przyjdziemy na gotowe przynajmniej. Oj, 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 zaczęło działać, ale czekaj, on się nam jeszcze przyda taki. Niech tam jeszcze z nimi walczy, oj. Jeszcze żyje. I co? A tobą też możemy? Nie, to... Tobą nie możemy zarządzać. No weź jeszcze raz to ich, no. Uległam uszkodzeniu. Oddano strzały. Rozkaz, rozkaz. No z tym już nic niestety nie zrobimy. BD nie jest w stanie ich zhakować. No cóż, znajdę go. Ale i tak, wygodnie na przyszłość. Trochę wygląda jak dron górniczy. Cyk! O, o, nie cyk! Nie cyk! O nie! Oczywiście. Robale! Z rezydenta wróciły. Robale z rezydenta. Jak ja was nie lubię. O kurczę, jak się dobrze ustawią, to potrafią zrobić krzywdę nawet, no. Najgorsze, że nie idzie ich oswoić, ani dogadać się jakoś lepiej. No dobra. Z drugiej strony mogliśmy się może z tym gościem jeszcze spotkać. A trzymaj się. Nie, nie, to było dobre. Góra i stąd na płot, czy możemy na drugą stronę od razu? Może tam pójść, o. Znaczy na płot, na tę barierkę myślałem. Boże, i tak tam mamy wrócić. Bierz. To jest właśnie ten ból, mogliśmy się świetnie pobawić, patrząc na to, jak oni tam walczyli ze sobą, o zwiększoną maksymalną moc, ale z drugiej strony może jakbyśmy zaskoczyli tego gościa, wbili do niego od innej strony, to by nam coś jeszcze powiedział. Panie, co tu to robisz? Nie powinno cię tu być, o. No cóż, trzeba jakoś dozować te przyjemności. Myślę, że jednak namieszanie w głowie to zamieszanie w głowie. Przyjemniejsza sprawa, jak walczą ze sobą, my się nie przemęczamy. O! Kolejne dane? Z na pewno zdoła go odszyfrować. Oj tak, jeszcze jeden dysk i będzie naprawdę dobrze. Rozumiem, że kolejny robot. Droid podnośnikowy, może być i tak. Czy jeździec może nawiązać przyjaźń? O! No mówię, coraz bardziej mnie przerażają te droidy, bo one takie coraz bardziej ludzkie się robią w tym wszystkim. Możemy tu wejść? Nie, to wygląda jakby była niewidzialna ściana. No dobrze. Jak tu z wami wygodniej to rozwiązać? Może tak, cyk. I gościa nie ma. O. I... O! A to przynajmniej może ich uszkodzić. No i miło się zrobiło. Zebrała się tu połowa sił jeźdźców. Jest tu coś wartego ochrony. Na bogato podchodzą. O! Do sprawy. Może szło kogoś tu przepchnąć nam mocą na te to. Dymy parzące. Ognie piekące i tak dalej. Dobra, skrót jakiś? Albo wyłączenie bramy. To by sporo dało. Chociaż górą? Pewnie będziemy tam wracać.
A tak się zastanawiam, czy jeszcze jakiś dysk danych się nie trafi. Albo zobaczmy. Wow, a my tu byliśmy przecież. Dobra, to się nie mógł trafić dysk danych. Fajnie sobie na przyszłe zwiedzanie to otwieramy. Kolejne ścieżki. Powinno być szybciej. Nie możecie wejść do laboratorium. Mój odbiornik nie działa. Czemu? Nie mają uprawnień. Wszystko dobrze? Nie wolno im wejść. Chyba trzeba go do ładowarki podrzucić. O! I na pewno nikt więcej na nas się nie szykuje, tylko oni? Dziwna sprawa. Mam bardzo ograniczone zaufanie do droidów, ale wydaje się, że wszystko. To trochę wygląda jak to coś, co robiliśmy tam w ramach tych dziwnych mocy. Ale się udało. Czekaj! Mam nadzieję... Chcemy, ale... O właśnie. Trzeba spojrzeć na niego, żeby powalczyć. Dobra. Przynajmniej tu jest bezpieczniej. O! Dysk danych? No i mamy dyszkę. Pokażmy to Z. Wracamy do Z. Fabuła może poczekać. Nie no, żartuję. Kurczę, tutaj dobrze wbić się z czasem. Może nie być lekko, aj, ale udało się ostatecznie jakoś przejść. Żyjemy! Dokąd dalej? No ten księżyc jest strasznie nieprzystępny, no. A to chyba kolejne? Chcesz porozmawiać czy powalczyć? Bo nie wiem jak do ciebie podejść. Tam widzę za to gościa z pałką za tym. Zbliża się do kluczowego obiektu. Włącz środkowy. Nie przejdź. Oj! Któryś nie chce dać się zhakować? Dobra, ten jest rozwalony, ten też już będzie zaraz martwy. Oj, jakie to roztańczone. Oj, ale minus jest taki tej postawy z blasterem, że jak strzelamy blasterem... O, jest do rozwalenia, kolega. Kiedyś się bym martwił od... Ej. Naprawdę nie chcą, żebyśmy to znaleźli. Ej, kolego, do rozwalenia? No nic, będziemy musieli po niego wrócić. Oni na szczęście od czasu do czasu tu wskakują ponownie. Bo może by miał tym razem dysk danych. Cokolwiek się tu stało, roztrzaskało ten księżyc. Hello. I do rozwalenia. Robocie górniczy, tak wyglądał przynajmniej jak robot górniczy. Normalnie to on się zakopywał pod ziemią, ale gdzie on tu się pod ziemię zakopał, nie mam pojęcia. Wiemy, gdzie takowych szukać, jakby była potrzeba kiedyś. O! Już myślałem, że nie przyciągnął się. Dobra, wygodne. Wow, 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 ale może lepiej... A może... Nie no, chyba wolałbym być na górze. Szczególnie, że tam kolejne. My do nich nie możemy strzelić tak wygodnie, że... Nie. No dobra, podejdźmy do tego z głową. Jak to już tu będzie blisko, możemy skakać. Bo czuję, że jak tylko wejdziemy na tę... No właśnie, platformę tam. No, strzelać! A. No, jakie akrobacje. Dobra, ten nie chce strzelać, to będzie żył. Aha. Przynajmniej prąd już nie jest problemem. Dobra, rozumiem. Ach, mamy to. Albo i nie... Dobra, mamy to. Chyba, że też zacznie do nas strzelać. Brutalne, ale skuteczne. Dzień dobry. Kurczę, a jakiś skrót tutaj? Coś? Robi się bardzo zręcznościowo na każdym kroku. Czemu ten taki przypalony trochę, jakby się psuł? Najgorzej. Będąc przy zręcznościowych motywach. Wow! Oj, oj! Jedi! Kurczę, jednak! To myślałem, że to nie działa tak. Przez jedno... Oj, może Steam weź, no właśnie. Przez to jedno udało się przeskoczyć. Myślałem, że to tak będzie cały czas, a to chyba musiałem przeczekać. Dobrze, że on potrafi tak na tej ścianie się trzymać. Zakładałem trochę życia. O, kurczę, nie szło ich przejąć niestety. Ej, zamknęli! Naprawdę nie chcą nas wpuścić.
Nie, to coś nowego? Dzięki, Billy. Do walki wręcz. Jeszcze gorsze. O, co tam jest, bidu bidu? A to wygląda chyba jak skrót, którym sobie wrócimy niebawem. O, co to jest? Skanuj, hakuj! Mocne. Chyba nie dam rady tego ruszyć. Oj, tam przesadzasz, kochanie. Przesadzasz. Dobra, ale na szczęście mamy punkt medytacji. Niestety nie mamy żadnych innych punktów do rozdania. Moglibyśmy sobie odpoczynek zafundować. Trochę życia zawsze. Zobaczyć, co tam z bazy danych nam wpadło. Niewiele, bo droid podnośnikowy. Droidy serwisowe zajmowały się konserwacją systemów zawiadujących pracą fabryki, a droidy podnośnikowe pełniły rolę pracowników fizycznych, transportując materiały konstrukcyjne w miejsca zapotrzebowania. Oraz zniszczona ściana. Nieszczęście, które spadło na Kobo, zniszczyło również księżyc planety. Trzęsienia i osunięcia ziemi sprawiły, że części placówki zostały wyrwane z fundamentów i rozrzucone pośród kosmicznego gruzu. Tu wszędzie tak jakiś jeden wielki kosmiczny śmietnik. I my przybyliśmy go tu posprzątać. Widziałem platformę, którą da radę przesunąć, ale może coś tu nic? O! A to musimy sobie i tak... A, już rozumiem chyba, jak to wyjdzie. Poszło. A to my możemy to co najwyżej rozbujać. O kurcze. To inny był plan. To tak bez barierki mamy sobie tu wskoczyć. Ej, nie uciekaj! O, dziękuję. W pół drogi. Nie wiem, czy sobie mocno ułatwiliśmy zadanie. Jego, że jak na tym stoimy, to już mocniej działa. No, to jednak nie. Gdzie nas? Ale dobrze, na tym nas postawi. Nie, nie na tym, ale ból. Ale w sobie tak, ma to sens, bo tak... Wiesz, nie, no. Teoretycznie powinna być opcja. O, właśnie. To się rozbujać, więc nie musieliśmy kombinować z tym bieganiem. Teraz tak. Tam mamy całe nic. Tutaj mamy coś. Ale też nie wiem, czy nie musimy pokombinować, żeby... W jednym kawałku. Dobrze było! Ej, Kal! No dobrze. Czyli co? Musimy to rozbujać. Może nie trzeba biegać naokoło. Źle założyłem. I z rozpędu po prostu wyjść z progu tutaj. No proszę. Stabilnie pewnie. Bez obaw. I przed siebie. No jest to jakiś zakres błędu, jeżeli chodzi o sposób, w jaki się przemieszczamy. Coś było do... O! Kuszące. No to jest najgorsze, że to jest tyle miejsc, tak, żeby wejść, zobaczyć, może coś jeszcze jest więcej. Nic z tego. Ale ogólnie fabryka fajna. Ładnie to wygląda. O! Dobrze. Nim wyjdziemy z progu, będąc przy tych wszystkich miejscach, które coś skrywają. No nie wierzę w nich, żeby tak się z nami tu nie dzielić z fantami, jakąś nową fryzurą czy czymś. O, a tu idzie wejść wyżej? Może wyżej nam będzie... Nie, nie będzie chyba łatwiej doskoczyć. Już tak dobrze to tu nie ma. Ale to ładnie wygląda ten promień. No ale cóż, lecimy... Nie no, trzymaj! Kurczę, kolego. Sobie odpuścił. Idealna fryzura na tę akcję sobie tutaj dzisiaj nam zawitała. Biedne droidy. Miały spokój przez setki lat, aż nie przybyli jeźdźcy. Standard. Zniszczone! Bezużyteczne! Gorzej, że jednego też mamy na sumieniu. Jednego też mamy na sumieniu, niestety. Ale on tam, jak sobie odpoczniemy, to się też odświeży, tak. O! Normalnie bałbym się potem chodzić, ale to chyba specjalnie tak wygląda. Kolejny stół? Kurczę, no dobra, może zobaczmy. Trzeba przejrzeć nasz sprzęt. Może, o! Postawa z blasterem wykorzystuje tylko jedno ostrze miecza. Możesz personalizować blastery. Może by wypadało coś tu zmienić, zobaczmy ten blaster. Kurczę... Masz jakieś opcje? Taki bieda blaster. Nie, no to pierwsze drewno najlepsze. To możemy zmienić. A, tylko to trzeba zatwierdzić, jak zmienimy. O, złota lufa. Golden Gun. Nie będzie próbować. Dobra.
Nie wygląda to tak źle. Teraz tak, mamy bramę tu, która otwiera się z drugiej strony. Mam nadzieję... O, a to? Dysk danych? Kordowa będzie chciał to zobaczyć. Obiecano mi coś interesującego i oto jesteś. Samą bolę. Cisz, zabicie cię będzie zaszczyt. O! No chodź, bo już jesteś tak zmęczony, że niewiele brakuje, aby zebrać nieco siły tobie. To działa w dwie strony. Oj! Jakim rozstrzelany. Dobra, zobaczmy tak. Chociaż może trzeba było zostawić sobie tę moc na trochę później. Najgorsze, że już po tych pierwszych strzałach, czyli to jest jeden gratis dochodzi, tak? Ten atak, powiedzmy, który tu... O! Ale jak nas zmęczył tym uderzeniem, to w dwie strony działa. Dobra, musimy sobie blokowanie obrazu. A tam boisz się. Patrz na blaster. Niezły emiter. Może się nam przydać. Przetestujemy go. Jakaś nowa postawa. Postawa oburęczna. Karl może teraz walczyć postawą oburęczną. Postawa oburęczna jest wolniejsza. Oferuje silniejsze ataki oraz zapewnia większą wytrzymałość podczas obrony. O kurczę. Znaczy fajnie, fajnie. Czemu jest tylko jeden slot? Bo mam przetestować. Podoba mi się ta postawa. O, co jest? Ubudubu? Czekaj, ubudubu, bo coś tutaj jest jeszcze. Ja polecę. Jestem najlepszym pilotem do tego zadania i dobrze o tym wiesz. Każdy statek wysłany w otchłań ginął bez śladu. Polecimy razem. Nie możesz samotnie podjąć takiego ryzyka. To twój wynalazek i nikt inny go nie pojmuje. Tylko ty możesz mi wskazać drogę powrotną. Nas tu przytulili. Dzień dobry. Zarejestruję szlak i dopilnuję, żebyś do nas wrócił. Kryj Dagan. BD-1, tutaj. No właśnie, możemy sobie odpocząć. Gdzie jest gość, z którym... A nie, to są roboty. Walczyliśmy, bo może szłoby go zeskanować. Muszę się skupić. Skup się. Weź nam jeszcze jednego takiego łotra tutaj. Podeślij odpoczynek. Mamy umiejętności. Kurczę, ale nie wiem, czy będziemy szli w kierunku... bo teraz już rozumiem, mamy wszelkie to zdolności miecza oburęczne. No, doszedł. Tylko czy będziemy szli w tym kierunku? Czy może jednak, no, to co było do tej pory? Ale obiecałem największy magazynek nam zapewnić, więc myślę, że się przyda. To jest fajna postawa. No, zwiększa maksymalną liczbę... O, 3. No to jest też całkiem fajny układ. Jeszcze BD-1, poczekaj sekundę. Bo... Trochę nowości nam wskoczyło do bazy danych. No, co się zmieniło, tak? Od zepsutego droida. Ktoś najwyraźniej uzbrojony w broń energetyczną niszczy droida serwisowego z wściekłości, że nie znalazł tego, czego szukał. Każdy powód jest dobry, czy jak tam? Baza satelitarna Wielkiej Republiki. Baza Wielkiej Republiki na Księżycu Kobo była pierwszą zbudowaną tam stacją badawczą. Ponieważ satelita zawiera dużą ilość anomalnej materii, wielki cylinder zapłonowy jest prototypowym emiterem promieni, który potem dopracowano, a następnie przeniesiono na pobliską planetę. Może to był to jakimś tu problemem. Wynurzenie. Wynurzenia były rezultatem katastrofalnego wydarzenia w historii Wielkiej Republiki, a w jego wyniku z hiperprzestrzeni wynurzyły się kawałki zniszczonego okrętu, które z olbrzymią prędkością spadły na pobliskie planety oraz inne obiekty. Jedno z takich wynurzeń miało miejsce nad Kobo, niszcząc jego księżyc i wywołując deszcz meteorytów na planecie. Ale to mamy tu fajnie wytłumaczone, aż dziwne, że jakoś tak fabularnie o tym nie mówią.
Zepsute urządzenie z czasów Wielkiej Republiki. Z uwagi na rozległe uszkodzenia trudno rozpoznać jego przeznaczenie, ale urządzenie mogło być używane do nawigacji lub jako element większej maszyny. Czyli co, drugi element to nam się skobo przyda. Ryzykowna próba Dagana. Marzenie Dagana i Santari o Tanalorze wymaga dokonania niemal niemożliwego. Przebycia śmiercionośnej otchłani Kobo bez żadnej pomocy, żeby przetrzeć bezpieczny szlak dla innych. Dagan zgłosił się na ochotnika. To wy, Bidi? No to mamy wszystko. Tu wiemy, że z drugiej strony... Nie, to stąd wyszedł, ale pewnie z drugiej strony, nie tak? Nie otworzymy z tej strony. Ale tu mamy hakowanko. Nie powinny być dla ciebie problemem. Przed chwilą były. No, pokaż. Zaatakuj mieczem, wciśnij, aby zaatakować mocą. To ja bym zobaczył tylko moc, jaki ma dystans. O, ładny atak mocą. Kurczę, miecz rzeczywiście mocny, ale czuć, że wolny. Zastanawia mnie w takim razie kwestia... Chodźcie tutaj. Bo jeżeli możemy się szybko bronić, to w sumie... Ta niska prędkość miecza nie jest problemem. Bo i tak przeciwnik jest ogłuszony przez chwilę, a jak możemy go tak pomęczyć, no jedyne co, że ten ruch jest taki naprawdę wolny, tak? Chciałoby się nieraz uderzyć szybciej, już, do przodu, już. A to nic, a z drugiej strony kroi ich, no, jak sałatkę na święta. No chodź, na nasz miecz. Trochę zabrakło. Jeszcze raz. Czekaj. Chociaż, no właśnie, o, to jest za wolno. No nie ukrywam, że ten blaster ma w sobie coś takiego fajnego, że można szybko wroga zaskoczyć. Tutaj za to bardzo pięknie przebija ich postawę obronną. No może trzeba będzie dostosować do przeciwnika. No chyba wymienimy, tak, oburęczny Yoko Siwo, ale przy okazji jaka prędkość. Ale myślę, że tak, tu bym wrzucił blaster, tu bym wrzucił oburęczny. I te dwie moce bym rozwijał. W sumie ładnie się uzupełniają. Blaster jest szybki, ale słaby. Tutaj mamy dużą siłę, ale za to niską szybkość. No i może to jest dobre uzupełnienie. Tak, wychodzimy poza te standardy, jakie były nam dane do tej pory i walczymy tylko nowymi zabawkami. Plus taki, że nie rozwijaliśmy też jeszcze do tej pory żadnej mocy, więc tym samym... Już myślę, że znowu będzie informacja. Otwiera się z drugiej strony. Więc tym samym, jak nie mamy tu żadnego zużycia, znaczy nie przypisaliśmy punktów umiejętności do tej pory, no to nie stracimy tych punktów. Tam może dwie rzeczy rozwinęliśmy jakieś, ale ogólnie to na świeżo z zabawkami. Dobra, odpal tutaj skrót na wszelki wypadek. Zblokowano skrót, a my zobaczymy, co tu słychać. Tu niczego nie ma, czyli rozumiem, że tam jest nasz cel, chyba że naszym celem było zdobycie tego wichajstra i to też mamy już. To też mamy. Ogólnie ładnie ten księżyc tu zwiedziliśmy, bo wydaje mi się, że nie ma za wielu miejsc, w których nas nie widzieli. Co prawda nie wszystko jest podniesione, bo dopiero 58%, czyli jeszcze coś tam jest do zrobienia, ale... A wracamy do kolegów na start. Jak miło. Mistrz Kordowa twierdził, że Dagan miał na Kobo kryjówkę. Znajdźmy ją. Czegokolwiek użył do przekroczenia otchłani, może to tutaj znajdziemy. To co, na Kobo czy tutaj? Ta stacja jest zamknięta. Niebezpiecznie jest tu przebywać. No dobrze, Dagan, mamy to, co chcieliśmy. To wystarczyło tam pożyczyć od... Znaczy od Dagana. Od Bouda pożyczyć jetpack, wylądować tam, podnieść i wracać. To nam kazało całą stację przeskoczyć. W co ty grasz, Bold? W co ty grasz? Z kim jesteś? Przyjrzałeś się temu kraterowi? W sumie, krater to chyba zbyt delikatne słowo. Temu? No dobra, ale to w takim razie możemy lecieć do Z, opchnąć jej dyski danych, bo rozumiem, że co mogliśmy zrobić, to już to zrobiliśmy, tak? Coś jeszcze? A, dobrze jest znowu zasiąść w kokpicie. Brakowało ci modliszki, co? Pewnie, zamartwiałem się, czy nie robicie jej krzywdy. Żeby była jasność, ufam wam obu, ale wiedziałem, że zabierzecie ją w niebezpieczne miejsca. Kiedy lataliśmy razem, to wiedziałem przynajmniej, że jak wlecimy w pole asteroid, to z mojej winy. Nie zamierzam cię powstrzymywać przed popełnieniem jakichkolwiek błędów. Aha, przypomnij mi, kto rozbił modliszkę w przekopie?
przypominamy. Lecimy, zobaczmy Holostow, jeszcze pogadajmy na miejscu. Chociaż nie wiem, no właśnie. Teraz polecimy na... No wszystko ciągnie nas na Kobo, nie mamy tu nawet żadnych misji, a na Kobo było coś jeszcze pobocznego, bo wiadomo, że tam z mistrzem by można było pogadać, zapytać się, o co chodzi z tym. Kurs na Kobo. Zepsutym urządzeniem, ale przypuszczam, że na Kobo też coś znajdziemy. Oglądałeś ten stary sprzęt, który Kal znalazł w laboratorium? Nic z tego nie zrozumiałem. Może coś się wyjaśni, kiedy już zbadamy kryjówkę Dagana na Kobo. Ludzie lecą na Kobo, gdy im się życie wali, a nie żeby coś wyjaśniać. A ty, Gris? Jeśli sugerujesz, że przyleciałem na Kobo jako wypalony laterończyk, to jesteś w błędzie. Musiałem tylko od was odpocząć. To wiele tłumaczę. Dobra, zapinać pasy, tak? Nie musimy, dziadku. W sensie niebiologiczny taki, stepujący, tak znaczy, może nie, dobra. Lećmy, dobra, lećmy. Młody, siadaj, jesteśmy na miejscu. No, to coś jeszcze nim wyjdziemy? Uważaj w okolicy kamiennych iglic. Coś słyszałeś? Niedaleko nich mieści się baza jeźdźców. Dzięki za ostrzeżenie. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Jak to dopiero co się zadomowił? Wiesz coś o osadach Wielkiej Republiki na Kobo? Kiedy tu trafiłem, postanowiłem trochę pozwiedzać. Wszedłem do pewnego miejsca. Potem usłyszałem przerażające głosy i szybko stamtąd uciekłem. Dam znać, jeśli usłyszę jakieś głosy, Gris. Mądrale. Kurczę, brzmiało jak jakaś misja poboczna. Miała potencjał na to. Ale dobra. Jak to nasz ogródek? O, nawet wyrosło coś. Za wschodnią stroną doliny znajduje się opuszczona osada. Sprawdźmy to. Wschodnia strona doliny. Byliśmy tam nawet, tylko no właśnie, nie mieliśmy przejścia. Ale jak się tu przyjemnie zrobiło już, skrót na zielono. No dobra, to tyle z przyjemności. Tutaj ta linka, ona chyba wcześniej była zielona. No wiele się nie zmieniło, no ale grzechem by było, mając 10 dysków, nie wbić do Z, tylko mam jakiś... Nie chciałbym od piwnicy wchodzić, ale chyba to będzie najszybciej. Chociaż nie, moment. Jakby udało nam się wbić na ogródek, już nie będziemy może dorzucać żadnych roślin, chociaż... Jest tu jeszcze sporo ziemi do wykorzystania. Tni! Kurczę, tym mieczem to sobie przed... Ej, to chyba jest tylko ozdoba. Myślałem, że możemy sobie podnieść ten krzak, ale tyle. Dobra, gotowy na prace ogrodowe? Dawaj na dużą działkę. O, to wygląda ładnie. No i wkleimy to gdzieś tu. Myślę, że tu im się spodoba. Więcej kolorów nie mamy, ogrodnictwo. Miło, że to tak to... O, mała działka. A, bo to na jedne te. No to okej. Tak, żeby wcisnąć gdzieś w te narożniki. Nawet ładnie. Ale tych nasion tutaj mamy. Dobra. I jeszcze posadźmy coś średniego i... O kurczę, dużo tych średnich rzeczy. Mam nadzieję, że to nie są roślinki jak... Zasadźmy to tutaj. Drugiej części Strażników Galaktyki. Dobra, Bidi, poradzisz sobie? Poradzisz, a my właśnie mamy tutaj wejście numer 2. Z, tylko do ciebie i spadamy stąd. Zresztą i tak chyba nikogo tu nie ma. Chodź stół, nie ukrywam, kusi. Z nowym doświadczeniem. Sklep. No, dla nas chyba najważniejsze będzie miejsce na atut, tak? No bo atuty jakie zdobyliśmy po drodze, więc jak będziemy mieli więcej miejsca... Chcę to. A teraz będziemy mogli sobie wybrzydzać. Co dalej? Tylko tak, te atuty możemy zmienić już sobie tutaj gdzieś, w naszym zdolności. Atuty są. Mamy, no właśnie, o, wow, mamy 4 miejsca i w ogóle nie, myślę, że one automatycznie wskakują, jak się gdzieś pojawią. Odporność, wskaźnik blokowania zostaje zwiększony, ataki skuteczniej przełamują gardę wrogów, rzuty mieczem świetlnym zadają większe obrażenia. Nie, no to wolałbym dorzucić jeszcze... A, wyłącznie w punktach medytacji, widzę to teraz. No dobra, to możemy zejść do piwnicy, mamy tam punkt medytacji. I wrócimy tamtędy na zewnątrz. Wy jak się to szybko przenosicie? No panowie, co za szaleństwo. Jest ktoś nowy w okolicy? Moment.
sumie chyba się spotkaliśmy gdzieś. To prywatny stolik. No dobra. Hej, spokojnie, Grog. Wybacz mojemu przyjacielowi. Bywa nerwowy. Rozumiem. Nazywam się Dana. Powiedzmy, że razem z moim partnerem umiemy zmieniać okazję w zarobek. Ja nazywam się Cal, a to jest Beady. Hałaśliwa maszynka. Zamierzamy się wybrać do przekopu. Byłeś kiedyś? Raz czy dwa. Uważaj tam na siebie, to teren gangów. Teren gangów? Grog! Na pewno nie jest tak źle. Nie ma opcji, żebym nadstawiał tam karku. Miło było cię poznać, Cal. Ale teraz muszę omówić parę spraw z moim przyjacielem. Chodź, Beady. Ciekawe, czy pomogliśmy, czy wręcz przeciwnie. Kurczę, jak ktoś ma misję, to mógłby nas tutaj wołać, że słuchaj, Cal, jest sprawa. Kurczę, ta kantyna. Teraz Grizzowi zaczyna się opłacać. Dzięki nam. No dobra, odpalmy ten atut, jeszcze skoczmy sobie na zewnątrz, zobaczyć, co tam słychać. Atuty są faktycznie tutaj. To ja byłbym za tym, żeby dać nam przełamanie gardy, czy rzut mieczem. Chyba nam się nie opłaca. Jeszcze jakby to odnosiło się do blastera, to może, ale tak bez blastera, nie? No ale z tym miejscem będziemy mogli później coś pokombinować. Mam nadzieję, że odblokujemy jeszcze trochę miejsca na to. Ale to, żeby cokolwiek się wydarzyło w tym temacie, no to trzeba skoczyć na zewnątrz. W sumie to moglibyśmy skorzystać też z uroków szybkiej podróży. No czekaj, wróć. Jeszcze nie wszystko na Kobo. Cyk, zróbmy postój. Znaczy taki postój, żeby się szybko przenieść, tak to. Mam nadzieję, że rozumiemy się. No nie, stąd chyba będzie najlepiej. Zakładam, że tam jest jakieś zejście, czyli cyk, do koryta. Przynajmniej ile zakamarków zwiedzimy tutaj nowych? Powinniśmy być już blisko, ale nie widzę niczego przypominającego osadę. Możemy przejść tędy. Zróbmy to. Kurczę, robiliśmy to już kiedyś. I co? Zaprowadzisz nas na miejsce? Tam... Może nie, tam nigdzie byśmy nie dolecieli. Mam wrażenie, że tu już lataliśmy, tylko co, nie mieliśmy szybkiej podróży wtedy? Czy jakoś trzeba inaczej tam powrócić? Dziękuję. Gorzej, że cel misji jak... O, zniknął. Czyli można było się od razu tutaj przenieść. Nie wiem, czy gra nie założyła, że mogliśmy tu gdzieś już biegać, czy jak? No cóż. Najważniejsze, że mamy to. O, to ten ptak! Tak, tylko... tym razem trzymajmy się z daleka. Może tym razem się dogadamy. Zapiszmy sobie grę. I możemy ruszać dalej. Gotowy, Beady? Czyli w ten sposób nas tu przyblokowali. To nie to, że była potrzebna jakaś moc, tylko ktoś to nam zajął miejsce, żeby przejść dalej. No dobrze. Nie jestem jakoś specjalnie obrażony. O! Za to przeraża mnie ten lot tutaj, bo nie do końca jeszcze czuję to szybowanie. O ile rozumiem prawo-lewo jak skręcać, tak góra-dół, żeby podciągać. To miejsce jest w ruinie. No to właśnie. Jest dość ograniczona możliwość takich działań. O! Łowca nagród. Pomioty akcjonu nas namierzymy. Okej, oj, a nie można tego podnieść? Dlaczego? O kurczę, kolego. My musimy się nauczyć tutaj rozmawiać jakoś, tak? Poważnie. Czemu nie możemy tego podnieść? Byłoby na pewno weselej nam wszystkim. A czy ty na nasz blaster jesteś podatny? Niestety nie może spaść. Kurczę, wow! Ale nie ukrywam, że wypadałoby może już powoli, Cal, dorobić się własnego jetpacka. O, nie, tego nie idzie odbić. To jest, dobra, namierz go, tak będzie nam na pewno przyjemniej. A, to już musiałem poznać jego ruchy. Ale możemy go spróbować przepchnąć, czyli tak nic nie daje ostatecznie. Ale jak spadł na własne granaty, to było miłe. No chodź do nas tutaj. Corleo. Corley Lim. No i proszę bardzo, tyle z niego zostało.
Wystarczyło podejść. Będziesz wybuchał? O! Piękna robota! Zwoł mnie Cage Venda. Ten błotoryj podjął twój trop gdzieś przy placówce. Kal. A więc nas obserwowałaś? Wszyscy obserwowaliśmy, Kal. Tak się akurat złożyło, że mało który przybysz zaczyna od załatwienia jednego z chłopców Ravisa. No i nawiasem mówiąc, ładna akcja. Całkiem mocne wejście. Dzięki. To czego chcesz? Chciałabym, Kal, wynagrodzić cię za każdego z tych, których zlikwidujesz. Nie tylko ty szukałeś na Kobo odrobiny ciszy i spokoju. Zabieraj je łowcom nagród, a ja dam ci za nie coś lepszego. Był z pomiotów Haxionu. Na pewno zjawią się kolejni. Dokładnie. Na szczęście dla ciebie mam swoich informatorów. Zajrzyj do salonu, a zdradzę ci, jak ich zaskoczyć. No dobra. Przemyślę to. Zdaje się, że tylko ja nie mam rakiet. No, o tym mówiliśmy. Odblokowano zlecenie Cage. Na ekranie podróży możesz teraz sprawdzić status zleceń. Okej. Okay. Upoluj wszystkie standardowe cele i dowiedź swoich umiejętności, aby zmierzyć się z najlepszymi. No to teraz... Sprawdź to, Bidi. Teraz to mi się kojarzy... Chodź, mały. Musimy znaleźć kryjówkę Dagana. Z serią Assassin. Na tej nowej odsłonie, gdzie trzeba atakować tych tam potężnych przeciwników. Zbierać ich jak Pokemony. Chcesz pogadać jeszcze? Nie miałaś zamiaru mi pomóc? Za darmo. Raczej nie. Ale w nagrodę może byśmy mieli zniżkę, jakbyśmy ci to sprzedawali. Dziwne miejsce, to znów wygląda jak świątynia. Poczuj planetę i wszystko, co z nią połączone. I sięgnij ku niej. Chyba tak. Poczułam. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Zakładam, że w takim razie tam jeszcze wrócimy. Być może za chwilę. Oj! Oj, kulki nie! Kulki najgorsze w tym wszystkim. Nie, kolego, bo my mamy nowe zabawki. Nie wiem, czy ci się spodobają. O, ale to przynajmniej życie mu zabiera. Nie, kulkę to ty zostaw w spokoju. Ona ci nic nie zrobi. Ała! No, najgorsze, jak się przełączy na przeciwnika. Takiego, co my nie chcemy, żeby się przełączył. No. I nie obróci nam kamery. No, właściwego. Okej, okay, dobra. Na spokojnie podejdźmy do tematu. Na spokojnie podejdźmy do tematu. Bo zaraz to się może źle dla nas skończyć. Tnij go. Chociaż nie wiem, czy tutaj na przykład z takim przeciwnikiem ten potężny miecz nie byłby lepszy. Jak on to przetrwał? No, mamy go. Cześć, kulki. Wypad. O, jakie zderzenie, cool. O. Serio? Chociaż blasterem można było ją potraktować. I teraz dokąd? Bo tutaj też ścieżek jest mnóstwo. Na szczęście dużo zamkniętych. Tu wygląda, jakby było wejście tylko na chwilę. O, tutaj. Więc pewnie to główna droga. Nie no, przydałby nam się punkt medytacji. Wow, to tu? Czemu ta kupa złomu nie chce działać? Może po prostu rozwalę ten przeklęty szmelc? Dobra. Ma to potencjał, ale to prawdopodobnie jakby dał radę obrócić. O, a tam coś jeszcze jest. Tylko, że my z tym w tej chwili nic nie zrobimy, tak? Przejścia nie ma. Wejścia od góry też nie widzę. Żadnych tutaj... No właśnie. Jakby... Jakoś...
obrócić ten promień, może po drugiej stronie, albo gdzieś na dole. Jakby obrócić ten wichajster, no to wtedy mogłoby rozwalić nam przejście. Choć mam wrażenie, że to wszystko jest ze sobą jakoś to połączone. Zobaczymy, jeszcze będziemy biegać tu nieraz, bo tak to wygląda, że będziemy biegać jeszcze tu nieraz. Lećmy mostem. Szczególnie, że chyba widzę punkt medytacji gdzieś tam w oddali. Żadnych skrótów. Mimo wszystko zakładam, że prędzej czy później dorobimy się tego jetpacka i koledzy nie będą nam potrzebni. To musi być miejsce, o którym wspominał Cordova. No, to tu się zaczyna dłuższa przeprawa do świątyni Dagana, więc w tym miejscu myślę, że zrobimy sobie przerwę. Jeszcze mała medytacja, tak nadrobić sobie trochę do mocy. Przybywaj, odpoczynek. Zobaczyć, czego tam jeszcze nie doczytaliśmy z ostatnich tu niedobitków. O kurcze, no trochę było rzeczy. Ryzykowna próba, uszkodzone urządzenie chyba widzieliśmy. To też ryzykowną próbę, tak? Grok. No dobrze, zaczynamy od Groka. Grok to kupiec i mechanik, który współpracuje z Daną w poszukiwaniu skarbów Kobo. A taki niesympatyczny się wydawał tam w kantynie. Dana, sprytna kanciarka Dana, zawsze szuka okazji do wielkiego interesu na pograniczu wraz ze swoim partnerem Grokiem. Prócz tego, więcej o kamiennych iglicach. W epoce Wielkiej Republiki naukowcy współpracowali z Jedi, żeby odgadnąć tajemnicę planety, jej kosmicznej anomalii oraz właściwości fizycznych jej wyjątkowej materii. Badania prowadzono w całym systemie, ale naukowcy mieszkali głównie w wiosce położonej po drugiej stronie doliny. Jednak w wyniku kataklizmu osada uległa zniszczeniu i osunęła się w płynną lawę. Pozostały po niej jedynie niebezpieczne szpice, które mieszkańcy Kobo nazywają kamiennymi iglicami. To gdzieś jesteśmy. Tak, w okolice, czy lataliśmy. Pomioty Haxianu to przestępczy syndykat kierowany przez idiosynkratycznego Sorka Tormo z jego meteorycznej bazy Ordo Eris. Łowcy pomiotów Haxianu udowadniają swoją lojalność wobec sprawy, montując w ciele cybernetycznie ulepszenia, zwykle zastępując nimi organiczne kończyny. Dobra. Kajdzi, czy jak tam ta koleżanka nowa? Zobaczywszy, jak Kal rozprawia się z łowcą nagród z pomiotów Haxianu, wysłanym przez Sorka Tormo, Kajdzi przyjmuje rolę opiekunki Kala, gdy ten likwiduje kolejne cele poszukujące rycerza Jedi. Instrukcje jakieś takie niewyraźne. Jedi dostrzegali możliwość we wszystkim, nawet na tak surowej planecie jak Kobo, aby naprawdę zrozumieć nieustannie rozrastającą się republikę. Jedi musieli chłonąć wszystko, co tylko mogli i uczyć padawanów czynić to samo. Deficyt techniczny. Minęły wieki, od kiedy republika porzuciła Kobo, a wraz z upływem czasu ginęła wiedza o specjalistycznej technologii z tej planety. Dla nowo przybyłych takie obiekty stanowiły zagadkę. No dobrze, i w tym miejscu kończymy odcinek. Widzimy się niebawem w kolejnej części, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.